Cześć kapitanowie, z tej strony strzelam za 1 HP. Dość długo mnie nie było. Ale dzisiaj postaramy się nadrobić trochę czasu. Chciałbym wam pokazać niszczyciel 6 tiru Z35. Najpierw pokażę wam kapitana, jest zrobiony na legendarkę, jak to wygląda. Na inspiracjach jest. Dwóch kapitanów, tutaj macie buildy. Nie wiem, czy dobry, czy zły. Zerknijmy sobie teraz, dam najpierw może sobie jakieś upgrade'y, czyli aiming system od pierwszy. Dobra, tutaj same damy sobie tutaj do prędkości. I trzeci, wiadomo, żeby zmniejszyć wykrywanie. Dobra. Jakieś boosterki, zapewne coś się wrzuci. Okej, podstawowe. Nie będziemy szaleć. Flaga, która praktycznie nic nie daje. Dobra, zerknijmy sobie na parametry tego okrętu. Czyli punktów życia mamy 17190, pancerz od 8 do 19 mm. Artyleria 5 razy 1 128, zasięg to jest 10,5, reload 4,1. Burzaki 1500, 60% na podpalenie, apeki 3000, torpedy 2 razy 4533, ok, reload 72 sekundy, zasięg 9 km i prędkość tych torped to jest 69, węzłów AA, ok, maksymalna prędkość 69,9, wykrywanie, słuchajcie, z wody z tym kapitanem 4,8, więc to jest bardzo dobrze. Więc jest super, z powietrza 2,6, bomba. No. Więc jest dobrze. Dobra, puszczamy sobie bitewkę, zobaczymy co z tego wyjdzie. Dobra, voice chat wyłączony, żeby mnie nie było słychać na czacie w grze. Zerknijmy sobie co my mamy, czyli mamy 4 deski przeciwne. Fubuki. Okej. Okay. Mahan, Benson, Monak, Budyń, Nurembergo, Boys, Bayern i Dunkierka. Dobra, jak się rozłożyły deki na mapie? No, czyli w tym wypadku wychodzi na to, że ja będę musiał wziąć KPC. Mamy koło siebie tylko pancernika. Mam nadzieję, że ten dedek pójdzie ze mną na tą stronę. Ja sobie zaznaczę już, gdzie będę płynął. I lecimy. Mam nadzieję, że ktoś mi wsparcia udzieli. Burzaki są przyszykowane. W razie czego. W pierwszej kolejności trzeba wyświecić DDK, ale nie wdawać się w walkę z nim. No i pokazywać te torpedy, żeby ten pancernik jak najdłużej przeżył, no bo jednak siła ognia jest masakryczna. Nie ma sensu chyba w początkowej fazie bitwy, będę mnie tak nie robię rzadko, bo żeby wbijać na kapa. Dobra. Delikatnie. Zobaczymy. No ten bardzo. Ten pancernik na razie stoi, tak? Nie, idzie delikatnie do przodu, ale to dobrze. Jest też za wyspą. Tutaj mam drugiego DDK, więc w razie czego mam wsparcie. Pamiętajcie, że bardzo dobry Z35, bardzo dobry ma kamuflaż. Z tym buildem, co ja mam, daje 4,8. To jest bardzo dobrze. No i dodatkowa rzecz, słuchajcie, mamy sonar, prawda? No dobra, ryzykujemy. 3 kapy, B było przez chwilę, chyba było zbijane. Patrzymy teraz na mapę. 2 dedeki już są, czyli brakuje nam 2 dodatkowych dedeków. Czy nam kap schodzi? Tak, mamy ładnie, schodzi nam czas, czyli wiemy, że nic nie ma na kapie. Więc możemy sobie tutaj bardziej... Dobra, trzeci dedek, czyli już wiemy mniej więcej, brakuje nam jeszcze jednego dedeka, słuchajcie.
No plus mam taki, że mamy sonar i w razie czego dym. Więc kapa C biorą za friko. Dobra. W dalszym ciągu brakuje mi jednego niszczyciela. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra. O, już się cieszyłem, że będziemy mieli przewagę w dedekach. A tu niestety poszło. No dobra. Spróbujemy tutaj storpedować dym. Może się uda. Okej. Dobra, i robimy teraz taki myk mały, że tu pójdzie dym. I od razu sobie puścimy sonar, bo ja się boję o torpedy, słuchajcie. No i super. Dobra, co nam teraz mówi informacja o B? Że nie mamy nic na kapie, tak? Okej, okay, nakręcamy i spróbujemy tego kapa zdobyć. Tak czy siak i tak już mamy przewagę. Punkciki do nas biją. Idziemy sobie zrobić kapa B. Dobra, mamy kolejnego DDK, ale nie, on był widoczny, czy nie, nie był widoczny. Dobra, tak czy siak, przewagę mamy, jeżeli chodzi o niszczyciele. A dobry niszczyciel potrafi wykierować bitwę. Okej, okay. Na Boysa trzeba uważać. Niestety nie mam go w zasięgu. Dobra, rozsądny gracz już wie, że Dedek jest na kapie, prawda? Nie da rady chyba skrócić. Nie da rady skrócić. Ale się trochę spóźniłem. Trudno. Kap ważniejszy, wpłyniemy od drugiej strony. No niezbyt, że tak powiem, była walka o te kapy. A sobie tutaj troszkę zmniejszymy prędkość. I zobaczymy dalej, co tam ciekawego jest. 40 sekund do przeładowania torped. Dobra, punkty za kapsą. Idziemy, płyniemy sobie z drugiej mańki. A no, są tam ładnie w kupie. Niestety torpedy nie weszły. Ale zaraz odkryjemy. Tutaj sobie trochę zwolnimy. Powiem tak, jest dość duża przewaga, ale jest czasami tak, że po prostu z takiej przewagi jest Lipton, nie? Dobra, odchodzimy. Torpedy poszły. Nie chcę się pokazywać. Weźmiemy sobie kapa. A teraz będzie fajnie. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czy wejdą torpedki? Coś innego wyszło, ale nie, będzie. Pięknie. Dwie torpedki. O Jezu, już po nim. Trzy zadania moja. Użył Ergi. I teraz, dobra, nawet nie było sensu strzelać. Dobra, teraz spróbujemy Bayerna. 20 sekund. Teraz ryzykuję, bo ja... To był błąd, że zrobiłem w jego stronę. Ja powinienem od niego odchodzić. Nie wiem, czy pozwoli mi na to spot. No, zobaczcie, to był błąd, że ja, że po prostu na niego
A no, zobaczcie, na styk weszłoby 4,7 i byłoby kuku. Teraz tak, on jest do mnie dziobem. Aha, dobra, ja myślałem, że to jest wyspa. O, trudno, puściłem jeden pakiet. Zobaczymy, jakby torpeda weszła, no to w tym momencie robię mu zadanie. Używa R-ki i mam drugi pakiecik, tak? Pytanie, czy to wejdzie, bo ten wrak go przystopował. Zobaczymy. No jest na dobrej... Nie, odkręci. Nie, 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 niestety. Trudno. No ale straciłem tylko jeden pakiet. Dobra, nie ma co tutaj szarżować. Plus jest taki, że mamy trzy kapy. Więc nie ma tutaj co kozaczyć. Nie ma już przewagi aż takiej. Dedek jeszcze może ładnie wyciągnąć bitwę, więc... Okej, tutaj mamy boysa. Uciekamy. Dobra, spadamy stąd. Naprawdę, zasięg na Z35 robi robotę. Aj, odkręci, odkręci. Widzi te torpedy. Widzi, no, przyhamował. Mądrze. O, coś wykło tam torpedkę. O, to... 2, 4... Nie wiem co. Dedek? No i zobaczcie, zobaczcie. Ta bitwa może... Znaczy może... Nie, ona jest do wyciągnięcia. Jeżeli ja przeżyję trzy kapy, spokojnie. Zresztą zaraz jeszcze Bayern pada ma zalanie. Więc nie ma tragedii, proszę Państwa. No, powiem tak, ich... Okej, ich krążowniki mądrze zagrały. Zobaczcie, one jeszcze żyją. Przeważnie początek bitwy jest taki, że... Większość krążowników pada w pierwszych minutach, nie? Bo się odkrywają. A tutaj mądrze. Dedek i dwa krążowniki. To jeszcze, że tak powiem, mogłoby mieć sens. Żeby wygrać. Okej, to wtedy... Dobra, odpuszczamy. I dla mnie jest jedna złota myśl i zasada taka, że dobry gracz na niszczycielu, bo ja generalnie gramy klasą niszczycieli, najbardziej mi odpowiada, to jest gracz, który wie, kiedy ma wpłynąć na kapa, wie, kiedy ma uciec, wie, kiedy nie strzelać. Nic na pałę, słuchajcie. Okej. Zobaczcie, teraz tutaj dostanę spota, ale ja sobie ją zadymię. Dobrze. I lecimy z koksem. Łyknie. O, łyknął, fajnie. Dobra, no i został tylko niszczyciel. Zobaczcie, niszczyciel bardzo ładnie zagrał. Teraz zobaczymy jego na koniec. Jak to wyszło? Bardzo dobra okręcetka. Dobra, mamy wina. Za chwilkę podsumujemy sobie bitewkę. Dobra, skip. I teraz tak, słuchajcie, 446 359. Ale to z kątem premium. Dobra, zerknijmy sobie najpierw na tabelkę. 2367 bazowego. Benson 810. Gościu robi robotę. Drugie miejsce w tabelce po przeciwnej stronie. No ale wiadomo, że deska sama bitwy nie wyciągnie, nie? Rzadko się tak się zdarza. O co nam chodzi? Słuchajcie, Z35.
No przede wszystkim okręty premium są do zarabiania. Ja z kątem premium zarobiłem 388 764. Tak, 6447 expa, FreeX 646, tak? Jeżeli chodzi o byście grali bez konta premium, 233 311 byście zarobili na czysto. Ile ja tutaj damage'a zrobiłem? 72 tysiące, słuchajcie, generalnie skupiłem się na torpedowaniu, 7 torped w celu, 2 zatopione okręty, jedną podpałkę, 5 zalań, więc myślę, że jest to bitwa, która się udała. Podsumowując Zetkę, słuchajcie, kamuflaż dobre, bardzo dobry, 4-8 z tym buildem i z tym kapitanem. Dodatkowa, bardzo dobre torpedy, 69 węzłów, zasięg 9 km, jak najbardziej. Jeżeli byście wchodzili w walkę z dedekiem z teamu przeciwnego, nie bójcie, jeżeli jest bokiem, jeżeli jest burtą, tak? Używajcie apeków, po prostu apeki miażdżą. No i tyle. Więc jeżeli jesteście zainteresowani Zetką 35, jak najbardziej, bardzo fajny okręcik. No i tyle w temacie. Słuchajcie, zapraszam na mój kanał YouTube'a do komentowania, subskrybowania, łapeczka w górkę. Ewentualnie, jak się film nie podoba, łapeczka w dół. Dajcie jakiś komentarz, co byście zmienili, co wam się podoba, bądź nie. Mam nadzieję, że moja aktywność, jeżeli chodzi o World of Warships Legends, na konsolach będzie troszkę większa, bo naprawdę miałem dość duży przestój i muszę się ponownie rozkręcić. Więc trzymajcie się serdecznie, pozdrawiam, cześć.